Is it not beautiful? Okay then, huh? Witamy w Watch Mojo Polska. Dziś odliczamy 10 strasznych potworów opartych na legendach. Przyjrzymy się niektórym z najbardziej niepokojących stworzeń z legend, mitologii i folkloru. Dodalibyście jakiegoś potwora do listy? Napiszcie w komentarzach. Numer 10. Chupacabra. Puerto Rico i Ameryka Łacińska. It looks more like something out of a horror movie. It was the work of the Chupacabra. Chupacabra w dosłownym tłumaczeniu oznacza wysysacza kóz. Wiara w stworzenie wzięła się z serii zabójstw zwierząt gospodarskich w latach 70. w Puerto Rico. Mówiono, że wykrwawiły się przez wiele nacięć na skórze. Istnieją różne opisy chupacabry, a główne cechy są często gadzie. Szaro-zielony stwór pokryty łuskami, z kolcami biegnącymi w górę pleców, wysoki na około 1,20 m. Cryptozoologists believe the chupacabra to be a close relative of the ai-ai, a primate from Madagascar that resembles a raccoon. Others speculate that chupacabra are alien creatures. Chupacabra została też opisana jako psiopodobna istota z przesadnymi zębami i cechami. Tak czy inaczej, w każdej interpretacji to wampiryczny potwór polujący na zwierzęta gospodarskie. What the hell was that? Chupacabra. They're all over Mexico. Numer 9. Strigoi, Rumunia. My lord. Prawdopodobne źródło lore wampirów. Strigoi to duch, który wstaje z grobu. Może przybierać zwierzęcą formę, być niewidzialny i żywi się krwią ofiar. Najwcześniejsze wzmianki o Strigoju pochodzą z XVII wieku, kiedy to Jure Grando Alilowicz rzekomo wstał z grobu i zaatakował swoją wioskę 16 lat po śmierci. Został ścięty przez miejscowych duchownych. Od tego czasu pojawiło się wiele doniesień o Strigoju. W 2004 roku Petre Toma miał zmartwychwstać 2 miesiące po śmierci. Członkowie rodziny wykopali go, wycięli mu serce, a potem podpalili zwłoki. Zostali aresztowani. You turned me into a vampire. Maybe don't do that to him. He's a vegetarian. The last thing he'd want to do is eat a live being or eat blood or eat meat. Numer 8. Amarok. Inuici. Amarok pojawia się w wielu eskimoskich legendach. To wilk, ale nie taki zwykły. Poluje sam, a nie w stadzie i prześladuje każdego samotnego myśliwego, który wyjdzie w nocy. To ogromne zwierzę o ostrych zębach, przypominające wilkora. My father learned the truth. Niektóre legendy przedstawiają Amaroka w pozytywnym świetle, by zwalczyć uczucie słabości ludzi. Stwór ma wielką siłę i jest biegłym łowcą, co czyni go przerażającą istotą, zwłaszcza nocną porą. W folklorach występuje wiele różnych wilków, ale Amarok jest szczególnie groźny. Nie chcielibyście spotkać go zimową nocą. Numer 7. Pulga Sari, Korea. Pulga Sari ma ciało niedźwiedzia, trąbę słonia, skórę węża, oczy nosorożca, ogon byka i łapy tygrysa. Jego nazwa oznacza albo niemożliwy do zabicia, albo zabity ogniem. W pierwszej wersji poszukiwany mnich ukrywa się w szafie swojej siostry. Kiedy ta wydaje go za pieniądze, zostaje za to zabita przez męża. Ukryty mnich tworzy stwora i karmi go igłami. Stworzenie wciąż rośnie, pożerając wszystkie metalowe skrawki, jakie znajdzie. W tym przypadku Pulga Sari jest przestrogą przed chciwością i materializmem. W drugiej wersji potwora stworzył mnich w proteście przeciwko rządowi, który więził jego niewinnych braci. Tego stwora można zabić ogniem. Pulga Sari, droga ci maru, mucha lego gruneo. Pulga Sari, Pulga Sari, andeta. Numer 6. Zmora. Mitologia słowiańska, nordycka i germańska. Zmora
Zmorę można znaleźć w wielu mitologiach. Najwcześniejsza wzmianka pochodzi z XIII-wiecznej literatury nordyckiej. To goblinopodobny stwór lub duch, który siada na klatce piersiowej śpiącej osoby i funduje jej koszmary. Uważa się, że zmora wiązała się prawdopodobnie z paraliżem sennym. Osoba jest obudzona i świadoma, ale nie może się ruszyć przez atonię mięśni. Sygnały neurologiczne rozluźniające kończyny. And so I'm trying to move and I want to see it and I'm looking, I'm like straining to look up. I could barely move my head. It was almost like going like this, like. Paraliżowi sennemu często towarzyszą halucynacje, czasem demonów lub istot z innego świata. Zmora siadała na klatce piersiowej śpiącego, uniemożliwiając lub utrudniając ruch i dostarczała okropnych obrazów oraz dźwięków. I could feel the presence just right behind me. And I remember just wanting to move and turn around, but I could not lift a finger. Numer 5. Jiangxi, Chiny. Folklory są pełne żywych zwłok. Jiangxi pojawia się w chińskich legendach jako skaczący wampir. Występuje w wielu opowieściach ludowych w chińskiej i innych azjatyckich kulturach. To w zasadzie zombie-wampir. Jiangxi mogą mieć wygląd od normalnego człowieka do rozkładającego się świadomego trupa o bladozielonej skórze. Żywią się siłą życiową ofiar i śpią w trumnach lub jaskiniach. Skakanie jest chyba najstraszniejsze. To wynik stężenia pośmiertnego. Kończyny Jiangxi są tak sztywne, że nie może zgiąć kolan i musi skakać z wyciągniętymi rękami dla równowagi. Numer 4. Dullahan, Irlandia. Na pewno widzieliście już tę postać, ale możecie nie wiedzieć, skąd tak naprawdę pochodzi. Dullahan, znany jako jeździec bez głowy, jest kreaturą irlandzkiego folkloru. Jeździ na czarnym koniu lub powozie i unosi swoją głowę tak, by każdy ją widział. Mówi się, że jeśli porusza się na powozie, ten jest żałobnie przystrojony. Kości udowe jako szprychy kół, latarnie z czaszek i pokrycie z wysuszonej ludzkiej skóry. Dullahan nosi również bicz zrobiony z ludzkiego kręgosłupa. Tam, gdzie się zatrzymuje, ktoś umiera. Wzywa imię tej osoby i wywabia duszę z ciała. The death coach! Send it away! It's coming for Katie! Send it away! But it's not within my powers, man! Numer 3. Jorogumo, Japonia. Helen? Japoński folklor jest naprawdę straszny. Jorogumo, czyli kobieta pająk, to zmiennokształtna istota, którą można znaleźć w japońskiej literaturze okresu Edo, od początku XVII do połowy XIX wieku. Zwabia niczego nie podejrzewających mężczyzn na szkodę lub śmierć. W jednej opowieści pojawiła się we śnie, ale śpiący nie złapał się na przynętę. Potem jednak obudził się i znalazł pająka Joro tkającego sieć w pobliżu. Niektóre legendy przedstawiają Jorogumo jako panią wodospadów, która zwabia mężczyzn do wody, by ich utopić. Numer 2. Skinwalker, Navajo. The broad concept of the skinwalker is of a shapeshifter, a witch-like or sorcerer-like being. Nie mamy wielu solidnych informacji na temat tego, czy poza Navajo ta istota jest bliska innym ludziom, ale to, co wiemy, brzmi przerażająco. Navajo niechętnie o nich mówią i odmawiają odpowiedzi na pytania związane z legendą skinwalkerów. Skinwalkery to wiedźmy mogące zmieniać kształt i opętywać zwierzęta. Mówi się, że zaczynają jako ludzie o złych intencjach, na przykład jako medyk, który wybiera czynienie zła zamiast dobra. Wait a sec. Just tell me what this means. It's Navajo. A tawli, medicine man. Roman symbol means medicine man. Po rytuale, który obejmuje złożenie w ofierze członka rodziny, zostają przyznane nadnaturalne moce i rodzi się skinwalker.
mogą przekształcić się w każde zwierzę, ale powszechnie są to wilki, pumy, niedźwiedzie, lisy i kojoty. Następnie, gdy są w ludzkiej formie, noszą skórę zwierzęcia. Lajkujcie i komentujcie nasze filmy. Dajcie suba i kliknijcie dzwonek, by być na bieżąco. Numer 1. Mananangal, Filipiny. Pregnant women are rumored to be their ideal prey. Like I said, they are really gross. Mananangal to stworzenie z filipińskiej mitologii, którego jedna cecha zapewnia pierwsze miejsce na liście. Może odciąć swoje ciało w pasie, zostawiając nogi na ziemi, gdy górna połowa odlatuje w nocy. Mówi się, że to ohydna kreatura, albo mężczyzna, albo kobieta, ale zwykle kobieta. Żeruje na kobietach w ciąży i swoim długim językiem wysysa serca nienarodzonych dzieci. A person separates from their lower half, sprouts bat-like wings and flies off in search of victims. They use a long, thin, hollow tongue to penetrate the womb of pregnant women. Poluje również na nowożeńców, zwłaszcza panny młode, i wysysa z nich krew. Jeśli kiedykolwiek zobaczycie nad głowami upiora z wnętrznościami trzepoczącymi na wietrze, znajdźcie jego bezbronne nogi i posypcie je czosnkiem, solą lub popiołem.